I miejsce pierwsze, drodzy państwo, Tomek Poradzic, drużyna Alfa Romeo, urodzony w Krakowie z dorobkiem 204 punktów na swoim koncie. Jest to bez wątpienia największa gwiazda Polish F1 Series, trzykrotny mistrz, a poza tym zwycięstwa największej ilości wyścigów i zdobywca największej ilości pole position w historii. Tomek, trzy pytania, szybkie odpowiedzi, tak lub nie. Pozycja lidera w tabeli wywiera na mnie dużą presję. Nie. Moje pierwsze miejsce nie jest przypadkowe. W ten weekend zmiażdżę konkurencję. Tak. W domowym zaciszu uwielbiam grać bez spodni, więc tutaj będzie trudniej. Nie. Okej, dziękuję ci bardzo. Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Poradzic. Witam was w nowym odcinku na moim kanale i witam was w odcinku wyjątkowym, ponieważ dzisiaj podsumujemy sobie finały LAN Polish F1 Series sezonu 5. Trzy finałowe wyścigi tego sezonu rozgrywane w Kinguin Esports Lounge w Gdańsku. No i tak jak już wspomniałem, właśnie w warunkach lanowych, także cała 20 kierowców w jednym miejscu, w jednym budynku. No i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. To, co widzicie w tym momencie przed sobą, to jest mój outlap już w Q3. Dzisiaj do opowiedzenia mam wam o trzech wyścigach, także nieco bardziej będziemy się streszczać w tych podsumowaniach. Jeśli chodzi o mój banker, jak na razie tutaj w Bahrajnie, minuta 27.420, także czas nieco odbiegający od czasów dobrych. Jak widzicie, jesteśmy na drugim miejscu za Olafem Soczko, który pojechał minutę 27.3. Aczkolwiek czuję się tutaj dobrze. Bardzo pozytywnie zaskoczyłem się tym, jak szybko przystosowałem się do sprzętu. Co prawda wziąłem swoją kierownicę, wziąłem swoje manipulatory nożne, no ale ten playseat, inny monitor, no wciąż jest wiele czynników, które po prostu zmieniły się w porównaniu do warunków domowych. My przygotowujemy w tym momencie nasze finałowe okrążenie w Q3, no i za chwilę wyjedziemy z ostatniego zakrętu i rozpoczniemy nasze okrążenie. Tutaj szukamy czasu w minuta 27.1, minuta 27.0 w krótkiej rozgrzewce przed sesją na tym rigu w Gdańsku. Pojechałem czas minuta 26.9, także to tempo wygląda naprawdę przyzwoicie, no i zobaczymy, czy uda nam się je wykorzystać. Pierwszy zakręt, czwarty bieg, tutaj nieco nietrafiony Apex, ale czyste wyjście, no i świetny zakręt numer 2, tutaj bardzo wcześnie udało mi się docisnąć gaz do dechy i mamy lekką poprawę po pierwszych dwóch zakrętach. Teraz zakręt numer 4, hamujemy między 100 a 50 metrem do piątego biegu, wyjeżdżamy tutaj szeroko, ale nie za szeroko na tatarkę, żeby nas tam nie wypaszczyło. No i 28.091, także świetny pierwszy sektor z naszej strony. Teraz Eski, również bardzo dobry przejazd przez tę sekcję, no i Herpin, dobrze trafiony Apex, jak na razie to okrążenie wygląda naprawdę, naprawdę solidnie. Zakręt numer 9 i 10, najbardziej chyba wymagające zakręty na tym torze. Tutaj nieco nietrafiony Apex, nie ukrywam. Ciężko mi było wyczuć ten zakręt przez to, że na playseatach, na których jechaliśmy, ten tray, na którym leżą manipulatory nożne, no mocno się wyginał pod hamowaniem. Kiedy mocniej hamowałem, to on po prostu ode mnie troszeczkę odchodził, więc ciężko mi było wyczuć tak techniczny zakręt, no ale mniejsza z tym. Przechodzimy już teraz do ostatniego sektora, mamy fioletowy pierwszy sektor, fioletowy drugi sektor, no i wychodzimy teraz przed ostatniego zakrętu, poprawa prawie 2,5 sekundy, no i w tym ostatnim zakręcie musimy skupić się na tym, żeby przejechać go czysto. Dobry Apex, używamy całej tarki pozewnętrznej, mamy poprawę prawie 0,3 sekundy i to będzie pole position na start Grand Prix Bahrajnu. Minuta 27.130 i to, tak jak wspominałem, pole position na ten wyścig z przewagą prawie pełnej 0,1 sekundy. Także świetne kwalifikacje tutaj na start naszej przygody w Gdańsku. No i jest to świetna pozycja, z której wystartujemy wyścig. My przechodzimy już teraz na pola startowe, no i do startu wyścigu w Bahrajnie. Startujemy z pole position, obok nas Piotr Stachulec i zobaczymy, jak ten wyścig się potoczy. Nie wiem, czego się spodziewać, jak będzie wyglądać tempo wyścigowe w tych warunkach, a przed nami 5 czerwonych świateł, które już gasną. No i ten start troszeczkę słaby z naszej strony, ta druga faza. Piotrek zdecydowanie lepiej wszedł na gaz na dojeździe do pierwszego zakrętu, no i będę go musiał tutaj po prostu chyba przepuścić. Jeszcze próbuję walczyć tutaj na wyjściu z pierwszego zakrętu, no ale mam tutaj o wiele więcej do stracenia niż Piotrek Stachulec, także postanawiam po prostu odpuścić, no i dać mu poprowadzić te pierwsze kilka okrążeń. Jestem dosyć pewien swojego tempa, więc tutaj nie boję się o to, że Piotrek jakoś zacznie mi uciekać, no a będę po prostu sobie jechał drugi, także wbrew temu, co zazwyczaj
się dzieje, to my na tym pierwszym stincie jesteśmy tą osobą, która po prostu jedzie z jakimś w DRS-ie, używa tego DRS-u, przede wszystkim nie używa baterii, oszczędza opony, no i przygotowuje samochód na drugą część wyścigu. Jak widzicie, pierwsze kilka okrążeń tutaj na spokojnie jedziemy po prostu za Piotrkiem, nic specjalnego się nie dzieje. No i okrążenie numer 13, dalej jesteśmy na pozycji numer 2 za Piotrkiem, także tutaj rzeczywiście jestem blisko w niektórych momentach, tak jak na przykład teraz, no ale nie ma tutaj sensu z Piotrkiem walczyć, nie ma sensu go wyprzedzać, zobaczymy po pitstopach. A te przychodzą na okrążeniu numer 16, Piotr Stachulec zjeżdża teraz do boksu, my zjedziemy okrążenie później, spróbujemy nadciąć Piotrka Stachulca w tym wyścigu. Na torze długo pozostanie Kuba Rzeszut, on będzie próbował zjazdu na softy. My tutaj bezpiecznie założymy medy, pojedziemy na nich do końca, no i miejmy nadzieję, że uda się nadciąć Piotrka Stachulca i tym samym mieć świeższe opony do końca tego wyścigu. Także dobry pit stop tutaj oczywiście z naszej strony, mija nas w tym momencie Bartosz Zamaro, Franek Morawiak, no i jeden z McLarenów, a my wyjeżdżamy przed Piotrkiem Stachulcem z boksu. Jak widzicie, on dopiero dojeżdża teraz do pierwszego zakrętu, a my wyjedziemy przed nim i też za nami w tym momencie, właśnie w pierwszym zakręcie, Olaf Soćko i Piotr Stachulec mają lekką kolizję, tam chłopaki wypchnęli się poza tor, no i oni w ogóle się z wyścigu nawzajem wyeliminowali, także tutaj bardzo dobra dla nas wiadomość, bo Piotrek Stachulec, jak i Olaf Soćko, czyli dwóch kierowców, którzy jechali, między którymi jechaliśmy na pierwszym stincie, oni obydwaj w tym momencie z uszkodzeniami gdzieś dalej w stawce, no i to bardzo nam ten wyścig ułatwia. Wyprzedzamy jeszcze kilku kierowców, którzy do boksu nie zjechali, pierwszym z nich był Franek Morawiak. To był dosyć spokojny manewr. No ale tutaj na okrążeniu numer 20 dojeżdżamy do Bartosza Zamaro. Jest to teammate Patryka Krutyja, z którym jeszcze w tym momencie walczę o tytuł mistrzowski, więc wiedziałem tutaj, że Bartek, no nie ułatwi mi tego zadania wyprzedzenia go. Zagra troszeczkę tak, jak Szymon Kulik zagrał dla moich rywali na Monzy, no ale tutaj spokojny manewr na Bartku Zamaro do pierwszego zakrętu, będzie próbował atakować po wewnętrznej, zostawiamy mu tutaj miejsce, no i na szczęście mamy wystarczającą przewagę opon, żeby tutaj spokojnie się przed Bartkiem Zamaro obronić, no i nie pozwolić sobie dać stracić zbyt dużo czasu. My już powoli spoglądamy na, tak nam się wydaje, no zwycięzcę tego wyścigu, Tomek Poradzisz, który pojechał właściwie bezbłędnie. Okej, był moment, kiedy był drugi, ale później doskonała jazda i też dogranie się sprawiło, że jest na tym pierwszym miejscu i to on zwycięża w tym wyścigu. Wielkie gratulacje, Tomek Poradzisz, czwarte zwycięstwo w Bahrajnie. Wielkie brawa. Lew Bahrajnu, Tomek Poradzisz wygrywa na miejscu drugim Kuba Rzeszut, a trójkę domyka Patryk Kruty. Wydaje mi się, że wyścig mocno się zdecydował po fazie pit stopów. Wcześniej byłem pewien tego, że będziemy mieli bliską walkę z Piotrkiem Stachulcem. Jechaliśmy blisko cały pierwszy stint. No przedtem na pewno była kwestia, jak może ograć Piotrka strategicznie. Wiedziałem, że będzie z nim walka do końca wyścigu. On ucierpiał w jakimś incydencie, no a ja jechałem sobie, pojechałem nieco dłużej w czystym powietrzu, no i te incydenty mnie ominęły, co ostatecznie pozwoliło mi wygrać. Jeśli chodzi o wyścig w Bahrajnie, to ostatnie 5 okrążeń jechałem w sumie ze skurczem w prawej nodze, także cieszę się, że wyścig się skończył, bo prawa noga potrzebuje odpoczynku, no i miejmy nadzieję, że na Interlagos będę gotowy. No i na Interlagos gotowy byłem. Przechodzimy już do kwalifikacji i tak jak wspominałem wcześniej, Grand Prix Brazylii będzie pierwszym wyścigiem w formacie sprinterskim. Nieco zmieniony format wyścigów na dwie ostatnie rundy Polish F1 Series, mianowicie będziemy mieli krótkie kwalifikacje zamiast pełnych. Aczkolwiek po tych krótkich kwalifikacjach najpierw przed nami sprint, czyli 1/3 dystansu, pełnego dystansu wyścigu, no i potem bazując na pozycjach osiągniętych w sprincie, ustawią się pola startowe na pełen wyścig 50% już dnia kolejnego. Ten sprint to będzie ostatnia rzecz, którą pojedziemy w sobotę, no i potem niedzielę, czyli kolejny dzień, zaczniemy od Grand Prix Brazylii właśnie. Także tutaj, jak widzicie, znowu pokazuję wam tylko moje finałowe okrążenie w kwalifikacjach. Kwalifikacje deszczowe na oponach Intermediate, jak widzicie, wyjeżdżamy tutaj w Brazylii na Interlagos. No i to okrążenie jak na razie całkiem niezłe, poprawiamy się o 0,2 sekundy. Co prawda jesteśmy dopiero na 11 miejscu, ale te różnice są naprawdę minimalne, więc tutaj nawet poprawa o te 0,3 sekundy powinna dać nam spory awans, jeśli chodzi o ogólną tabelę wyników. Wyjeżdżamy już z ostatniego zakrętu, mamy poprawę 3,5
0,2 sekundy. Teraz jeszcze troszeczkę zyskamy tutaj na dojeździe do linii mety. No i będzie poprawa o 4,5 sekundy. Mamy najszybsze okrążenie i mamy prowizoryczne na ten moment pole position. Aczkolwiek niestety tego pole position nie zachowamy, ponieważ szybciej od nas pojadą kolejno Daniel Kęsy oraz Piotr Stachulec. Także ostatecznie kwalifikacje do sprintu w Brazylii ukończymy na miejscu numer 3. Tylko 0,5 sekundy zabrakło nam do startu z pole position. Na szczęście wciąż mamy przed sobą sprint. W nim postaramy się odzyskać te pozycje. No i miejmy nadzieję, że do głównego wyścigu uda się wystartować z pozycji numer 1. Także przechodzimy już powoli na pola startowe. Sprint, czyli ostatnia sesja tego dnia w sobotę. No i zobaczymy, jak ten sprint się potoczy. Tutaj szybki żubik z moim teammate'em Szymonem Kulikiem. To jest właśnie fajna rzecz w tym lanie, że siedzę obok mojego kolegi z drużyny. Po wyścigu mogę podejść do Piotra Stachulca, podejść do Patryka Krutyja, pogadać o wyścigu. No naprawdę ta atmosfera to jest coś fantastycznego. Aczkolwiek my przechodzimy już do samego sprintu. Startujemy z trzeciego miejsca po zewnętrznej. Będziemy dojeżdżać do pierwszego zakrętu. No i zobaczmy, co uda się w tym sprincie wykminić. Oczywiście opony pośrednie, 12 okrążeń przed nami, światła gaz. No i znowu, podobnie jak w Bahrajnie, ten start po prostu nie najlepszy. Troszeczkę tutaj zaspaliśmy, jeśli chodzi o czas reakcji. No i do pierwszego zakrętu nie możemy walczyć ani z Danielem Kęsym, ani z Piotrem Stachulcem. Piotrek Stachulec objeżdża kierowcę Alpine po drugim zakręcie. No i my tutaj szukamy gdzieś miejsca, żeby wcisnąć się Danielowi Kęsemu. No na pewno nie chcę odstąpić Piotra Stachulca na krok w tym wyścigu sprinterskim. Także wciskam się tutaj po wewnętrznej zakręty numer 4. Dochodzi do mojego kontaktu między mną a Danielem Kęsem. No i niestety całe to zamieszanie wykorzystuje Kuba Rzeszut, który wyprzedza zarówno mnie, jak i Daniela w zakręcie numer 4. No i teoretycznie jesteśmy w tym momencie na trzeciej pozycji, no ale ten manewr na Danielu Kęsym nie był do końca czysty z mojej strony, dlatego tutaj upewniam się, że nie dostanę kary, oddaję pozycję kierowcy Alpine na wyjściu z nawrotu. No i teraz możemy przejść już do właściwego ścigania, także nie najlepszy start z naszej strony. Chcieliśmy wskoczyć na drugie miejsce, ostatecznie skończyliśmy na czwartym. Ten manewr po prostu troszeczkę przesadzony, szczepiliśmy się tam po wewnętrznej. No i niestety pozycję, może nie tyle musiałem oddać, co po prostu chciałem, żeby tutaj nie ryzykować kary. Nie byłem pewny co do czystości tego manewru. No a gdybym w sprincie dostał karę powiedzmy 5 sekund, no to straciłbym mnóstwo pozycji i utrudniłoby to moje zadanie w głównym wyścigu dzień później. Także okrążenie numer 3 w tym sprincie. No i teraz powinno nam się udać w końcu wyprzeć Daniela Kęsego. Mamy więcej baterii od niego, lepsze tempo. Wciskałem mu się po wewnętrznej tutaj na prostej startowej. No i wskakujemy na miejsce numer 3. Ustanawiamy też najszybszy czas okrążenia. No i teraz przed nami dwójka Hasów. Z nimi będziemy walczyć do końca tego wyścigu o jak najlepsze miejsce startowe do pełnego wyścigu w Brazylii. Także tutaj, jak widzicie, Kuba Rzeszut, od kiedy już, od samego początku, kiedy jedziemy za nim, trzymamy mu się na samym ogonie i szukam teraz miejsca, żeby gdzieś się Kubie wcisnąć po wewnętrznej. Wiem, że Piotrek Stachulec będzie grał pod Kubę Rzeszuta, będzie mu dał DRS, będzie mnie blokował, jeżeli będziemy jechać side by side. Także tutaj muszę jakoś sprytnie wcisnąć się Kubie Rzeszutowi. No i znowu ten nawrót w drugim sektorze wygląda jak bardzo kusząca opcja wyprzedzenia Kuby Rzeszuta. Także przechodzimy już na okrążenie numer 7. No i znowu jedziemy tutaj bardzo blisko za Kubą, właściwie tylko 0,2. No jesteśmy mu tuż na ogonie i tutaj Kuba Rzeszut popełnia błąd na wyjściu z tego nawrotu, zarzuciło mu samochodem i to jest fantastyczna okazja dla nas, żeby wcisnąć się po wewnętrznej Kubie Rzeszutowi. Mamy manewr czysty tutaj, zostawiam miejsce po zewnętrznej kierowcy Hasa, no i wskakujemy na drugie miejsce. Bardzo ważna okazja wykorzystana tutaj przez nas, bo gdyby nie ten błąd Kuby Rzeszuta, no to bardzo ciężko byłoby mi go wyprzedzić w tym sprincie. No na prostej nie miałem zbytnio do niego podjazdu, więc świetnie wykorzystaliśmy tutaj okazję na wyprzedzenie Kuby, ale teraz musimy jeszcze tę pozycję obronić. Kuba Rzeszut kontratakuje do pierwszego zakrętu po zewnętrznej, no i zobaczcie, co robi Piotr Stachulec. On mocno zwalnia, żeby tutaj utrzymać swojego kierowcę, utrzymać swojego kolegę z zespołu na drugim miejscu. My na szczęście wybieramy dogodną linię po zewnętrznej, no i utrzymujemy się przed Kubą Rzeszutem, także niezła próba tutaj, jeśli chodzi o kierowców Hasa, ale wychodzimy z niej praktycznie zwycięsko. Dlaczego praktycznie? No bo jeszcze nie jesteśmy na pozycji numer 1, ale jesteśmy teraz w świetnej pozycji, żeby z Piotrkiem Stachulcem do końca tego wyścigu o to zwycięstwo walczyć. Też pragnę zauważyć, że w tym momencie Patryk Krutyj jest poza punktami, więc matematycznie w tym momencie wygrywamy tytuł, jeżeli dojedziemy na tej drugiej pozycji. Także tutaj
Mamy dużo do stracenia i nie chcę tutaj też zbytnio ryzykować z Piotrkiem Stachucem. Wiem, że jeżeli dojadę na drugim miejscu, to nie dość, że wystartuję z pierwszego rzędu do głównego wyścigu, to jeszcze wygram już tytuł, jako iż dostanę za ten sprint 7 punktów. Piotrek Stachulec puszcza mnie teraz do ostatniego zakrętu. On chciał zyskać sobie na mnie DRS na głównej prostej i to mu się udaje. Sprytny tutaj manewr ze strony Piotka. Wiedział, że prawdopodobnie go wyprzedzę na tej prostej, także puszcza mnie przodem. No i na tym prowadzeniu wyścigu utrzymujemy się przez kolejne 3 okrążenia, aczkolwiek te 3 okrążenia, które jechałem przed Piotrkiem Stachulcem, pozwalają mu odzyskać troszeczkę baterii, zaoszczędzić troszeczkę opon. No i na tych 2 ostatnich okrążeniach będzie groźny. I tak też dzieje się teraz, jak widzicie, Piotrek wypala się tutaj ze swojej baterii na prostej startowej. No i na pewno będzie atakował do pierwszego zakrętu. Nie mam tutaj dużo baterii, staram się sprytnie to rozegrać, żeby troszeczkę tej baterii sobie zostawić. Piotrek Stachulec szuka wewnętrznej do pierwszego zakrętu, dochodzi między nami do kontaktu. Nieco się tutaj szczepiamy w drugim zakręcie, zarzuciło mi samochodem. No i musiałem odpuścić, tak jak mówię, nie chcę w tym sprincie zbyt dużo ryzykować, ponieważ jeżeli teraz się obrócę, to nie dość, że stracę punkty w sprincie, to jeszcze postawię siebie w słabej sytuacji na wyścig. Także odpuszczamy na razie Piotrkowi Stachulcowi, no i będziemy szukać okazji na wyprzedzenie go na tej ostatniej prostej w tym wyścigu sprinterskim. Kuba Rzeszut, pół sekundy za nami, on już zagrożeniem dla nas nie będzie. To wszystko rozegra się pomiędzy mną a moim odwiecznym rywalem na polskiej scenie, no i zobaczymy, czy uda nam się być wystarczająco blisko Piotka, żeby wyprzedzić go na prostej startowej. Jak widzicie, Piotrek, teraz lampka świeci się na tyle jego samochodu, także mamy podobne ilości baterii. Wydaje mi się, że mogę mieć jej nawet nieco więcej, także wszystko tutaj zależy od tego wyjścia z ostatniego zakrętu. Jeżeli przejedziemy to czysto, to powinniśmy móc zaatakować chociaż Piotka na prostej startowej. 3,5 sekundy do odrobienia do Piotka Stachulca na tej prostej. No i czy jesteśmy wystarczająco blisko, żeby odnieść zwycięstwo w sprincie do Grand Prix Brazylii? Chyba niestety nie, zabrakło 70 tysięcznych, także tylko drugie miejsce w wyścigu sprinterskim, ale jak widzicie, cieszę się, ponieważ oznacza to, że wygrywamy tytuł Polish F1 Series, matematycznie go sobie zapewniamy. Patryk Krutej na 10 pozycji bez punktów w tym sprincie, my zyskujemy 7 punktów nad kierowcą Red Bulla, no i mamy przewagę wystarczającą, żeby już móc powiedzieć, że jesteśmy mistrzami 5 sezonu Polish F1 Series, także udało się, jesteśmy mistrzami, zapewniamy sobie tytuł jeszcze na 2 rundy przed końcem, także no cóż, udaje się, mamy tytuł mistrzowski, ale przede wszystkim mamy też miejsce numer 2 na start głównego wyścigu w Brazylii, także zobaczymy, jak on się potoczy. Najważniejsze jest to, że podejdziemy do niego już jako pewny mistrz 5 sezonu Polish F1 Series. Poczynamy drugi dzień zmagań na finałach lanowych Polish F1 Series w sezonie 5 wyścigiem o Grand Prix Brazylii. Już wczoraj mieliśmy namiastkę tych emocji w sprincie przed tym wyścigiem, w którym zwyciężył Piotr Stachulec, ale z drugiej strony to Tomasz Poradzisz został już mistrzem, ale mamy jeszcze dużo walki w środku stawki i z pewnością tam nasze oczy będą skierowane. Przed nami przepiękny obiekt, słoneczne Interlagos między jeziorami. Po 25 wyścigach przerwy powraca jako gospodarz i możemy tutaj po raz kolejny przeżyć wspaniałe emocje i zobaczmy, jaka będzie kolejność na starcie tego wyścigu. I z pierwszego rzędu wystartuje Piotr Stachulec obok Tomasza Poradzisza. Tak jak widzieliście, startujemy z pierwszego rzędu razem z Piotrkiem Stachulcem, zgodnie z wynikami sprintu. Za nami Jakub Rzeszut, także będziemy w takiej małej kanapce Hasa. No i też jak widzicie po kamerce, nowy dzień, mamy niedzielę rano, także tutaj na świeżo podchodzimy do Grand Prix Brazylii. No i to, co widać po chmurkach, mamy deszczowe warunki, które przyjdą w około połowie wyścigu, także zaryzykujemy, pojedziemy na pośrednich oponach. No i zobaczymy, czy to przysłowiowo odda. Także start z drugiego miejsca, reszta stawki również decyduje się na medy. No i Grand Prix Brazylii, pierwszy wyścig, do którego podchodzimy już jako mistrzowie PFS sezonu 5. 5 czerwonych świateł gaśnie, no i start niestety, tak jak na tym lanie już było 2 razy, tak też tym razem nie notujemy tutaj zbyt dobrego startu. Piotrek Stachulec spokojnie nam odjeżdża. Nie wiem w sumie, z czego to wynika. Po prostu tej przyczepności na starcie w Gdańsku nie mogłem znaleźć. No ale cóż, nie pozostaje nic, tylko cisnąć dalej. Dalej jesteśmy na drugiej pozycji. No i będziemy tutaj
blisko śledzić Piotrka. Na pewno pomimo tego, że tytuł już mam w kieszeni, no to chciałbym te wyścigi dalej wygrywać, szczególnie tutaj w Brazylii, gdzie chyba mam najmocniejsze tempo z tych wszystkich trzech torów przygotowanych na Lana. Także pierwsze kilka okrążeń standardowo jedziemy blisko za Piotrkiem, nie myślimy o jakiejkolwiek walce, aczkolwiek tutaj na okrążeniu numer 4 zbliżyłem się do Piotrka bardzo mocno, no i Piotrkiem też mocno zarzuciło na wyjściu z ostatniego zakrętu, stracił na tym ponad 10 sekundy, więc pozostałem nieco troszeczkę bez wyboru i wyprzedzę teraz Piotrka Stachulca na dojeździe do linii mety. Tutaj Piotrek zostawia mi minimalną ilość miejsca na zewnętrznej. Na szczęście wciskamy się tam naszym bolidem Alfa Romeo. No i wskakujemy na prowadzenie tego wyścigu na okrążeniu numer 5. Deszcz zapowiedziany jest na jakieś 10 minut od teraz, także przed nami już niewiele okrążeń w tych kompletnie suchych warunkach. Piotrek Stachulec tutaj próbuje kontratakować do zakrętu numer 4. Na szczęście przed nim się bronimy. No i będę się starał teraz utrzymać to prowadzenie i przede wszystkim utrzymać je aż do tej deszczowej części wyścigu, ponieważ no, na deszczu wyprzedzasz będzie bardzo, bardzo ciężko, więc chcę zjechać do boksu jako kierowca na miejscu pierwszym na torze. No i też chcę deszczową część tego wyścigu rozpocząć na prowadzeniu, bo to bardzo ułatwi mi zadanie w kontekście całego wyścigu. Teraz do pierwszego zakrętu na okrążeniu numer 10, tymczasem atakuje Piotr Stachulec. Jak widzicie, zaczęło już na torze padać, no i Piotr Stachulec wie, że to jest jego ostatnia szansa tutaj na zaatakowanie mnie, wyprzedzenie mnie. Posłał bombę do pierwszego zakrętu kierowca Haasa, no ale na szczęście tam po zewnętrznej znaleźliśmy swoje miejsce i udało się tę pozycję obronić i była to kluczowa defensywa z naszej strony, ponieważ na okrążeniu numer 10 zjedziemy do boksu po Intery, na to, że bardzo szybko się rozpadało i już na okrążeniu numer 10 zjeżdżamy do boksu. Piotr Stachulec w międzyczasie wyrwał też kareczek sekund za ścinanie zakrętów, także to też bardzo ułatwi nam zadanie w tym wyścigu. Na to, że pozostaje Kuba Rzeszut, on oczywiście musi zostać z powodu swojego teammate'a, żeby nie zestakować się w boksie. Także to też będzie jakaś przewaga dla nas, bo może Kuba Rzeszut nieco dalej od nas odpadnie. Także wyjeżdżamy na tor z powrotem na oponach Intermediate. No i jest to oczywiście wirtualne P1, gdyż wszyscy kierowcy przed nami wciąż na slickach. Oni będą musieli zjechać, no a my utrzymujemy się przed Piotrkiem Stachulcem. Także kluczowa część tego wyścigu właściwie za nami. Utrzymaliśmy się przed Piotkiem w tych zmiennych warunkach. No i teraz na Interach, jeżeli Piotrek nie będzie miał oszałamiającego tempa, no to nie wydaje mi się, żeby był w stanie nas wyprzedzić. Po prostu wyprzedzanie na deszczu jest tak trudne, nie ma DRS-u, ciężej jest się utrzymać za kimś bardzo blisko. No i to mocno, tak jak już wspominałem, ułatwi nam zadanie w utrzymaniu się przed kierowcą Haasa, a być może, jeżeli będziemy mieli lepsze tempo, to nawet będziemy w stanie mu odjechać. Tak jak mówiłem, Kuba Rzeszut zjeżdża do boksu okrążenie później. On na tym przeciągniętym stincie na slickach nieco stracił, wyjechał prawie 2 sekundy za nami. No i teraz w tym wyścigu zaczyna grać realne tempo. Nie mamy DRS-u, mamy deszczowe, trudne warunki. No i w tych warunkach czuję się jak ryba. Jak widzicie, z każdym okrążeniem coraz mocniej odjeżdżam Piotrkowi. Ta przewaga nad nim wynosi już 2 sekundy na okrążenie numer 20. No i z okrążenia na okrążenie zyskiwałem 3-4 sekundy, czasami może 2, kiedy to okrążenie nie do końca siadło. No ale tempo na tych oponach jest fantastyczne i na okrążeniu numer 23 ta przewaga nad Piotrkiem Stachulcem, który zjechał w ogóle do boksu okrążenie przed tym, ale ona już wynosiła ponad 3 sekundy. Zjeżdżamy do boksu na okrążenie numer 23, założymy łety, ponieważ na to, że robi się już bardzo, bardzo mokro, także musimy założyć opony z niebieskim paseczkiem i je do końca wyścigu dotrzymać. Mamy nad Interlagos już właściwie sztorm, także tutaj po prostu zareagowałem na zjazd Piotrka, on zjechał okrążenie przede mną, miałem wystarczająco dużo buforu, żeby móc sobie pozwolić na po prostu odpowiedź na manewr kierowcy Haasa. Tak też robimy, okrążenie numer 23, zjeżdżamy do boksu na łety, no i wyjedziemy na tor chyba na 8 pozycji. Tutaj wyprzedzi nas dwójka kierowców. Nie, przepraszam, wyjedziemy na pozycji numer 7, tylko Marek Znamirowski tutaj wyprzedzi nas na wyjeździe z boksu, także musimy kilku jeszcze kierowców wyprzedzić, no ale na tych Interach będzie coraz mniej gripu, z każdym okrążeniem będziemy szybsi, także tutaj sytuacja wygląda bardzo spokojnie, no i znowu wygląda na to, że jedziemy po zwycięstwo w tym wyścigu, aczkolwiek wciąż przed nami 12 okrążeń, musimy kilku kierowców wyprzedzić, musimy zrobić to w sposób bezpieczny, no i musimy się upewnić, że Piotrek Stachulec nie odpali jakiejś żlety na tych łetach i powrotem nas nie dojedzie. Także jeszcze kilka niewiadomych w tym wyścigu jest, aczkolwiek sytuacja wygląda bardzo, bardzo dla nas dobrze. 4 sekundy przewagi nad Piotrem Stachulcem, który
ma tę karę 3 sekund. Kuba Rzeszut jeszcze dalej za nami, także dwójka Hazów nie wydaje się już w tym wyścigu zagrożeniem. My teraz skupiamy się na wyprzedzeniu kierowców, którzy jeszcze trzymają w tym wyścigu intery. No ale jak widzicie, ta przyczepność, chociażby Przemka Hubacza przed nami, no jest nikoma. Naprawdę zyskujemy nad nim mnóstwo czasu, zakrętu na zakręt. No i tutaj na wyjściu ostatniego zakrętu, jeżeli złapiemy dobrą trakcję, to spokojnie kierowcę McLarena objedziemy. Jak widzicie, spore problemy już na tych interach mają kierowcy. No i my spokojnie wciskamy się po wewnętrznej kierowcy McLarena. Wskakujemy już na czwartą pozycję. Kolejny przed nami Patryk Krutej. 2 sekundy przed nami na tych interach. Tę przewagę powinniśmy odrobić właściwie w niecałe jedno okrążenie. Taka jest przewaga w tym momencie tempa na tych wetach. No i tak to się dzieje. Już w środkowym sektorze jesteśmy tuż na ogonie Patryka Krutyja i tutaj czekam z manewrem. Cały ten LAN właściwie jechałem bardzo bezpiecznie pod względem ścigania się koło w koło. To znaczy nie ryzykowałem. Tutaj byłem cierpliwy, szukałem swoich okazji. No jak widzicie tutaj Patryk Krutej, no fatalna jest już ta przyczepność na interach. Spokojnie objeżdżamy go w ostatnim zakręcie, wskakujemy na miejsce numer 3. No i przed nami tylko dwójka kierowców, którzy pozostali na interach. Wyprzedziliśmy tam wcześniej Kubę Czeciaka, czyli tego Cylsixa, którego widzicie na tabeli wyników. No i został nam tylko Wojtek Bobrowicz, który no, na tych interach przyczepności absolutnie nie ma i tutaj niczym Max Verstappen w 2016 roku objeżdżamy Ferrari po zewnętrznej i mamy prowadzenie w tym wyścigu. Kolegą, a my też patrzymy na, być może, bo jeszcze to nie koniec tego okrążenia, zwycięzcę wyścigu w Brazylii, czyli Tomasza Poradisza. Dla niego byłoby to, proszę Państwa, w tym sezonie już 7 zwycięstwo. Absolutnie potwierdza to, co potwierdził wczoraj, zdobywając 4 tytuł mistrzowski w Polish F1 Series. Wyjeżdża już z zakrętu 12, bardzo bezpiecznie, z delikatnym uślizgiem, ale utrzymał to wszystko w torze. Tomasz Poradisz już w zakręcie 15 i wygrywa wyścig o Grand Prix Brazylii. Ależ forma, on jest rewelacyjny. Wczoraj Bahrain, dzisiaj Brazylia. Tomek Poradisz zwycięża, a duet Hasa uzupełnia podium. Na pewno czułem się dobrze na suchym torze. Wydaje mi się, że też było to widać, bo tempo zarówno wczoraj w sprincie, jak i dzisiaj było bardzo dobre. No i jeśli chodzi o warunki deszczowe, to no to jest kwestia takiego przystosowania się. Na pewno tempo było dobre w nich, chociaż muszę przyznać, że przy zjeździe na opony deszczowe pod sam koniec pierwsze kilka okrążeń sprawiało mi spore problemy. Nie wiem w sumie, z czego to wynikało, ale ostatnie 5 okrążeń już naprawdę czułem się bardzo dobrze, więc dzisiaj niezależnie od warunków ta pewność siebie była niezmienna, no ale przede wszystkim wysoka. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, około 40. No i dotarliśmy do finałowego wyścigu w Abu Dhabi. Jak na razie 2 wyścigi, 2 zwycięstwa. No i tutaj Abu Dhabi, tor, który, jeżeli śledziliście moją przygodę w F1 Esports w tym sezonie, wiecie doskonale, że ten tor pod względem tempa nie zawodzi. Q3 w F1 Esports, udało się tutaj osiągnąć start 8 pozycji, także na Abu Dhabi na pewno czuję się pewnie. No i też kompletnie zero stresu, mamy ze sobą 2 zwycięstwa, mamy pewny tytuł mistrzowski. Niestety, tytuł konstruktorów jest poza zasięgiem. No, Hasy są za daleko przed nami, nie jesteśmy w stanie ich za bardzo pokonać, także tutaj właściwie już o nic nie walczymy, jedziemy po swoje. No i spróbujemy zrobić 3 wygrane na lanie, komplet punktów z tych pełnych wyścigów i zobaczymy, czy to się uda. Na razie przed nami kwalifikacje, znowu format sprinterski, także krótkie kwalifikacje, które będą następnie będziemy mieli sprint, no a potem pełny wyścig 50%. Także tutaj do Abu Dhabi czułem się pewnie, też tak jak już wspominałem, zero stresu, jedziemy sobie na totalnym chillku dla zabawy, żeby skończyć ten sezon w jakimś fajnym stylu. No i jak na razie to okrążenie bardzo dobre, poprawiamy nasz bunker o 0,3 sekundy, no i na razie wygląda to naprawdę przyzwoicie. Nie ukrywam, na Abu Dhabi najciężej było mi zbliżyć się do tempa z domu, jeśli chodzi o Lana. Nie wiem, dlaczego tak było. Może ten tor po prostu wymaga takiej precyzji, że bardzo ciężko było mi ją osiągnąć w tych warunkach. No ale mniejsza z tym, my przekraczamy tę linię mety. Poprawiamy się o prawie 0,3 sekundy. Czas minuta 22.465. No i to jest spokojny czas w tym momencie, dający nam pierwsze miejsce. No a przed nami wciąż jeszcze ostatnie okrążenie w sesji, na którym będziemy szukali poprawy, szczególnie w trzecim sektorze, który po prostu nie do końca mi wyszedł na tym poprzednim okrążeniu. W pierwszym sektorze niestety troszeczkę straty, prawie 0,5 sekundy, no ale tutaj postaramy się ten minimalny deficyt odrobić. Pierwszy sektor był bardzo dobry na tym poprzednim okrążeniu, więc tutaj strata 30 tysięcznych to naprawdę nie jest
dużo. Przechodzimy teraz do szykany. Tutaj ważne jest zahamować w dobrym momencie trzeci bieg. No i tutaj fantastycznie udało mi się złożyć w tę sekcję. Świetnie trafione apexy. No i wychodzimy już na zielono na delcie. Także poprawiamy nasz speed po dwóch sektorach, który już był bardzo, bardzo dobry. No i najwięcej tego potencjału jest jeszcze przed nami w trzecim sektorze. 52-367, oczywiście fiolet w środkowym sektorze. Niestety tutaj w tym długim nawrocie spory uślizg na szóstym biegu. Nie zszedłem tam do piątki. To był minimalny błąd z mojej strony. No i niestety straciliśmy troszeczkę czasu teraz w tej sekcji pod hotelem. Tutaj udaje się zyskać odrobinę czasu. Niestety w tym podwójnym lewym zakręcie, zakręcie Latifiego zarzuciło nam tyłem samochodu i unieważniliśmy nasze okrążenie, więc nie uda się czasu minuta 22.465 poprawić. Ta poprawa byłaby i tak minimalna. Szkoda tego błędu, bo nie dość, że straciliśmy około 10 sekundy, to jeszcze unieważniliśmy okrążenie, ale mimo wszystko wystartujemy do wyścigu z pole position. To środkowe okrążenie w sesji wystarczyło. No i chyba to pokazuje, jak świetne tempo mieliśmy na Abu Dhabi. Ponad 10 przewagi nad Piotrkiem Stachulcem. No i kolejne pole position tutaj na lanie przed ostatnim wyścigiem. No i przejdźmy już do samego wyścigu. Oczywiście on będzie poprzedzony sprintem, także 10 okrążeń pełnego ciśnięcia, zanim przejdziemy do głównych 29. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Standardowo startujemy obok Piotra Stachulca w pierwszym rzędzie, także na pewno będziemy o start z pierwszego pola w głównym wyścigu z Piotkiem walczyć. Po raz ostatni, w sumie po raz przedostatni, przepraszam, 5 czerwonych świateł gaśnie przed nami w Abu Dhabi. No i mamy po raz pierwszy chyba na tym lanie przyzwoity start. Udaje nam się odjechać troszeczkę od Piotra Stachulca. No i do pierwszego zakrętu dojedziemy na pierwszym miejscu. Po raz pierwszy na tym lanie po pierwszym zakręcie prowadzimy wyścig. No i teraz zobaczymy, jak ten sprint się rozwinie. Wyścigi sprint, bardzo ciekawe doświadczenie. Właściwie nie miałem z nimi styczności jeszcze wcześniej na tak wysokim poziomie. I nie ukrywam, nie wiedziałem, czego się spodziewać. Ale rzeczywiście spełniają one swoją rolę. To znaczy przez 10 okrążeń po prostu ciśniemy, po prostu jedziemy na maksa. No i walczymy o te pozycje startowe. Oczywiście każdy ryzykuje nieco mniej niż w głównym wyścigu na przykład. Gdyż no tutaj jeden spin i to jest spadek na koniec stawki i start z końca do głównego wyścigu, więc ta strata punktów jest, że tak powiem, podwójna. Szybki, wirtualny samochód bezpieczeństwa, dając nam tu chwilę odsapnąć po pierwszym okrążeniu, no ale wracamy do jazdy pod zieloną flagą już pod koniec okrążenia numer 2. No i przechodzimy do standardowego schematu wyścigów na F1-22, czyli ja na razie trzymam Piotka ze sobą w DRS-ie, on oszczędza baterię, ja oszczędzam baterię, no i przygotowujemy się na te ostatnie kilka okrążeń, gdzie na pewno stoczymy o to pierwsze miejsce bój. Tak jak już mówiłem, walka o konstruktorkę raczej nie wchodzi w grę, to znaczy mamy prawie 40-punktową stratę do Haasa, no i nawet gdyby tutaj coś poszło absolutnie tragicznie dla tego zespołu, no to będzie ciężko nam Haasy w klasyfikacji konstruktorów pokonać. Także tutaj nie walczymy już o nic, ale z Piotkiem na pewno na dobre zakończenie sezonu będziemy chcieli się pościgać. Także okrążenie numer 8, Piotrek Stachulec tylko 10 za mną na dojeździe do szykany. No i tutaj będzie bardzo ważne to wyjście, żeby było ono jak najlepsze, żeby móc obronić się przed Piotkiem. To okrążenie i dwa kolejne to na pewno będą okrążenia, na których będziemy z Piotkiem ostro, ostro walczyć. Piotrek teraz ciśnie, łapie się w mój slipstream, będzie szukał wewnętrznej na dojeździe do nawrotu. My bierzemy zewnętrzną, jedziemy side by side z Piotrem Stachulcem. No i wygląda na to, że wyjedzie on przed nami, ale tutaj obraca się po wewnętrznej, uderzył tam w tarkę, stracił kontrolę nad samochodem, no i Piotrek Stachulec odpada z walki o zwycięstwo, a my pozostajemy na prowadzeniu. Prawie tam doszło do dużego kontaktu między nami, no Piotrek Stachulec po prostu obrócił się na tarce po wewnętrznej. W tym momencie jeszcze nie wiedziałem, czy może ja go zahaczyłem, aczkolwiek już teraz wiem, że po wyścigu już teraz wiem, że Piotrek Stachulec po prostu sam popełnił tam błąd. Za wcześnie chciał dodać gazu, za wcześnie chciał wyjechać przede mnie na tej prostej. No i nie udało mu się zmieścić w limitach gripu. My tymczasem wyjeżdżamy z ostatniego zakrętu i kończymy finałowy sprint w tym sezonie na pozycji numer 1 ze spokojną przewagą nad drugim Patrykiem Krutyjem i trzecim Kamilem Stachurą. Piotrek Stachulec dojeżdża ostatecznie czwarty, także on na tym spinie nie stracił tak dużo. No i za chwilę pokażę
pokażę wam powtórkę tego incydentu z Piotrkiem. No dosyć jest to jasna sytuacja, że Piotrek tam po prostu sam się obrócił. Przez chwilę zmartwiłem się, że może to ja kierowcę Haasa obróciłem, no aczkolwiek było inaczej i teraz właśnie widzicie tę powtórkę. No Piotr Stachowiec po prostu tam zahaczył o tarkę, zahaczył o takiego bumpa po wewnętrznej, no i tył samochodu po prostu przestał odpowiadać. Także mamy pole position, mamy start z pierwszej pozycji do głównego wyścigu, no i pora skończyć ten sezon z przytupem. Oczywiście zero deszczu tutaj w Abu Dhabi. No i zobaczymy, zobaczymy. Ostatnie 29 okrążeń tego sezonu przed nami. Tytuł kierowców już w kieszeni, tytuł konstruktorów poza zasięgiem, także nie walczymy kompletnie o nic. Przed nami 5 czerwonych świateł, no i mamy start do Grand Prix Abu Dhabi i Patryk tutaj zalicza fantastyczny start. I tak jak już na tym lanie było wielokrotnie, do pierwszego zakrętu musimy ustąpić kierowcy Red Bulla. Piotrek Stachulec wciska nam się tutaj po wewnętrznej do pierwszego zakrętu, zostawiamy mu intuicyjnie miejsce, żeby nie doprowadzić do incydentu, no i tracimy prowadzenie wyścigu na pierwszym okrążeniu. Piotrek Stachulec, incydent tam za nami, on odpada z tego wyścigu, również odpada Kuba Rzeszów, więc oba Haasy w tym momencie z wyścigu się wycofują, no i mamy po raz kolejny wirtualny samochód bezpieczeństwa na chwilę oddechu tutaj na tym pierwszym okrążeniu, no ale wracamy do zielonej flagi jeszcze przed końcem samego pierwszego okrążenia. Także z rywalizacji odpada Piotrek Stachulec, z rywalizacji odpada Kuba Rzeszut. Ci dwaj kierowcy Haasa w tym wyścigu już się nie liczą. No i wszystko będzie rozgrywać się pomiędzy mną, Patrykiem Krutyjem, Kamilem Stachurą, Bartoszem Zamaro, no i tam Wojtek Bobrowicz. Ci kierowcy już troszeczkę dalej. Także dwóch chyba największych rywali w tym sezonie pożegnałem na pierwszym okrążeniu z powodu ich incydentów. No ale przed nami wciąż Patryk Krutyj. Patryk Krutyj, dla którego jest to ostatni wyścig w jego e-sportowej karierze, no i on na pewno będzie chciał ten wyścig wygrać, ale niemniej chcę wygrać go ja, także tutaj nie będziemy Patrykowi odpuszczać, stoczyliśmy fajną walkę w tym sezonie, no i miejmy nadzieję, że sezon skończymy równie fajną batalią w Abu Dhabi. Jak widzicie, trzymamy się za Patrykiem Krutyjem bardzo blisko, z okrążenia na okrążenie jestem coraz bliżej i też z pomocą DRS-u zbliżam się na bardzo bliski dystans i tutaj na wyjściu z szykany w drugim sektorze, no byłem tak blisko Patryka, że już musiałem go wyprzedzić, nawet nie użyłem tutaj baterii, spokojnie objeżdżam Patryka po zewnętrznej i odzyskujemy to prowadzenie po 5 okrążeniach spędzonych za skrzynią biegów Red Bulla. No i to tempo, które pokazaliśmy w kwalifikacjach, automatycznie przekłada się na tempo wyścigowe, bo jak widzicie, bardzo szybko zaczęliśmy Patrykowi w tym wyścigu odjeżdżać z okrążenia na okrążenie, to jest coraz większa przewaga. No i tutaj będę szukał okazji, żeby zerwać sekundę, zerwać taką przewagę nad Patrykiem Krutyjem, żeby on nie mógł już używać DRS-u. No i w ten sposób w tym wyścigu zapewnić sobie troszeczkę spokoju, także okrążenie numer 8, wypaliłem się troszeczkę z baterii na obydwu prostych, no i nasza przewaga nad Patrykiem wynosi jakieś 0,8 na wjeździe do ostatniego sektora, a w tym ostatnim sektorze jesteśmy bardzo, bardzo szybcy, więc tutaj jeżeli przyjadę go bezbłędnie, to powinienem Patrykowi z tego DRS-u uciec i tym samym bardzo mocno sytuację w tym wyścigu uspokoić, jechać po swoje, bo wiem, że czystym tempem tutaj nie powinienem mieć sobie równych, także udaje się ten DRS zerwać na okrążeniu numer 8, mamy przewagę ponad sekundę nad Patrykiem Krutyjem, no i w tym momencie jedziemy sobie spokojnie na przodzie stawki, zostawiamy resztę w tyle, także to tempo w Abu Dhabi, tak jak już mówiłem w kwalifikacjach, naprawdę świetne, wydaje mi się, że porównywalne z tym, które mieliśmy w Brazylii, no naprawdę, czułem się już bardzo dobrze, też bardzo dobrze byłem obyty w tym momencie z rigiem, z tymi warunkami lanowymi, więc jechałem naprawdę z takim poziomem pewności siebie, jakbym jechał w domu. Okrążenie numer 17, postanowiłem, że wszyscy kierowcy podjeżdżali wcześniej ode mnie, postanowiłem zjechać najpóźniej, może zaryzykować lekką podcinkę z ich strony, no ale chciałem mieć jak najświeższe opony do końca, żeby móc cisnąć i jechać sobie swoim tempem do końca tego wyścigu, także zjeżdżamy z opon hard na okrążenie numer 17, nasz finałowy pit stop w tym sezonie i oczywiście ubierzemy opony medium. Bartosz Zamaro jest przed Patrykiem Krutyjem, oba Red Bulle zjechały do boksu bardzo wcześnie, oni dosyć mocno podcinają na tych medach i jest
jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że oni wyjadą bardzo blisko nas, pomimo tego buforu, który wypracowaliśmy sobie na pierwszym stincie. Bartek Zamaro tutaj wyjedzie w zasięgu naszego DRS-u. Jak widzicie, tylko 0,9 sekundy różnicy na wyjściu z boksu. No i Bartek Zamaro na pewno złapie za mną DRS na tym pierwszym okrążeniu. Ba, nawet może mi zagrozić, ponieważ przypominam, że mam w tym momencie bardzo, bardzo zimne opony. Także Bartek Zamaro tutaj 0,7 za nami. No i on na pewno będzie cisnął. On będzie próbował mi przeszkodzić, tak jak próbował zrobić to w Bahrajnie. On będzie chciał tutaj zagrać pod Patryka Krutyja i dać Patrykowi szansę na walkę o zwycięstwo w jego finałowym wyścigu w karierze. Bartosz Zamaro, tylko 0,2 za nami w szykanie, no i moje opony dalej nie do końca dogrzane na tym outlapie na medach, ale chyba mieliśmy wystarczająco dobre wyjście z szykany, żeby Bartek Zamaro tutaj był bez szans na atak na nas. Tak też się dzieje, do nawrotu dojeżdżamy spokojnie przed Bartoszem Zamaro. No i okrążenie później, dzięki tej przewadze opon i tempa, jesteśmy 1,5 sekundy przed kierowcą Red Bulla i spokojnie jedziemy po 3. zwycięstwo na lanie i 8. zwycięstwo w tym sezonie Polish F1 Series. Także kończymy sezon w dokładnie taki sposób, jaki chciałem go skończyć. Pokazujemy świetne tempo, 3. wyścig z rzędu i 3. wyścig z rzędu wygramy właściwie niezagrożeni. Ale my patrzymy też kątem oka na to, co robi Tomek Poradzisz i czy wygra ten swój 8. wyścig w tym sezonie. To już jest przedostatni zakręt, już ostatni i on wygrywa po raz 8. w tym sezonie. Wielkie brawa, Tomek Poradzisz. Ale przenieśmy się na miejsce drugie. Przenieśmy się na miejsce drugie. Tam jedzie młody zawodnik spod Wrocławia. Bartek Zamaro. Miejsce drugie. Cieszy się, tak jest. Bartek. Brawo. Brawo, Bartek Zamaro. 3. Krutyj. Pierwszy i ten, którego imię na naszej transmisji zostało wypowiedziane bardzo, ale bardzo wiele razy. Reprezentant drużyny Alfa Romeo, Tomasz! Dodatkowo w klasie triumfatora, 4-krotnego mistrza Polish F1 Series. Jeszcze raz. Tomek? Jeszcze raz. Tomek? Poradzisz. Tomek? Poradzisz. Tomek, rozmawialiśmy już naprawdę wiele razy. Pytałem cię o wszelakie różne twoje i zmęczenia, i to, jak ty te wyścigi tak naprawdę wygrywasz, jak się czujesz tutaj u nas w Gdańsku, jak ci się jeździ w domu, to chciałbym teraz tak na podsumowanie tego wszystkiego, na to 4-krotne mistrzostwo, stwierdzić, że no, polskie podwórko, mówiąc naprawdę kolokwialnie, zostało zaorane. Co dalej? No na pewno dalej chcę się ścigać w polskich ligach. Jest to swego rodzaju inne wyzwanie niż ligi międzynarodowe. I nie chodzi mi to czysto o poziom sportowy, ale cała ta atmosfera z tym związana. No jest to coś innego, wyjątkowego i coś, co lubię robić. I chyba doceniłem to, że kocham jeździć tutaj w polskich ligach, kiedy sezon opuściłem 4. sezon Polish F1 Series. Liga niesamowicie się przez ten czas rozwinęła i zrozumiałem, że kurczę, chcę to dalej robić. I to na pewno nie jest mój koniec, jeśli chodzi o Polish F1 Series. Z zewnątrz może to wyglądać jak może łatwe wygrane, czy też taka prosta droga do tych mistrzostw, ale to naprawdę jest dużo pracy, dużo osób pracujących na to za kulisami i no, lubię to robić i na pewno nie jest to mój koniec. A teraz myśląc troszeczkę szerzej, już nie tylko o Polsce, ale o Europie, o świecie, jak byś miał nam powiedzieć taki swój wymarzony scenariusz? Co to by było? Nie lubię w ten sposób myśleć, bo tak jak sam Patryk powiedział, nie wiadomo, co życie przyniesie. Ja dalej, kolokwialnie mówiąc, cisnę, trenuję ciężko. Rozpoczęła się tak naprawdę moja kariera międzynarodowo w rozgrywkach F1 eSports. Tam też na pewno chcę pozostać, chcę dalej reprezentować nasz kraj międzynarodowo. No i tyle mogę na razie zrobić. Są rzeczy, których nie mogę kontrolować, więc nie mogę się na tym skupiać. Dalej będę się starał być najszybszym kierowcą, jakim potrafię i to prędzej czy później, miejmy nadzieję, że zapunktuję. Super. Życzymy ci wszystkiego, Tomek, co najlepsze. Dziękuję ci również serdecznie. Możesz wracać do kolegów. Wielkie brawa dla niego. Tomasz Poradzisz! Puchar piękny na pewno będzie zdobić nową półkę. Jeszcze chwila dla fotoreporterów, a ja już powoli
Chciałbym zaprosić cały zarząd Polish F1 Series, aby też powiedzieli jeszcze takie słowa.